Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj Was zabieram ze sobą w podróż w Alpy Szwajcarskie i mam do zaprezentowania bardzo ładną paletę z BH Cosmetics Smitten in Switzerland. Ja w Szwajcarii nigdy nie byłam, w Alpach też nigdy nie byłam, ale Szwajcaria mi się kojarzy przede wszystkim z Alpami, więc jak patrzę na tą paletę, to widzę po prostu Alpy. Tak jakbym je kiedykolwiek w życiu widziała. Nie, ale takie sobie właśnie wyobrażam. Słuchajcie, paleta wygląda w ten sposób. Przekrój kolorystyczny moim zdaniem jest bardzo ładny. Trudno powiedzieć, czy to jest paleta raczej w ciepłych, czy w chłodnych kolorach. Moim zdaniem to są raczej takie neutralne kolory, ale mamy tutaj fiolety, mamy trochę zieleni, mamy jakiś niebieski, pomarańcz. No moim zdaniem taka, wiecie, co cztery pory roku. Słuchajcie, BH Cosmetics to jest taka firma, o której się mówi, że to jest taka alternatywa dla Colourpopu. Oni też dużo palet wypuszczają, bardzo takie kolorowe, całe takie serie, kolekcje kosmetyczne wypuszczają, tyle tylko, że BH Cosmetics jest stosunkowo łatwiej dostępne tutaj na rynku europejskim, bo wiadomo, Colourpop musimy tylko i wyłącznie ściągać z ich strony, a BH Cosmetics jest dostępne wszędzie. Tutaj w Anglii jest dostępne na Beauty Buy, bardzo często też BH Cosmetics widzę w TK Maxie, w Polsce na 100% jest dostępny w jakiejś drogerii internetowej, ale w tej chwili nie pamiętam na jakiej, czy to Zebra, czy jakieś tam inne, nie wiem, znajdę oczywiście linki, to Wam zostawię na dole. I też wiem, że w Polsce BH Cosmetics ukazuje się w TK Maxie czasami, także warto moim zdaniem polować, dlatego że palety są niedrogie, a jak Wam zaraz to pokażę, naprawdę bardzo dobrej jakości. Oczywiście nie wiem, czy wszystkie, ale wiem, że te Travel, z tej serii Travel właśnie, one są bardzo dobrej jakości. Smitten in Switzerland, jest jeszcze Love in London, Beautiful in Barcelona, coś tam w Tokio, coś tam w Hawaii. Także różne zestawienia kolorystyczne i palety, jak widzicie, bardzo takiej fajnej wielkości, nie za duże, nie za małe. Oczywiście kartonowe opakowanie, bardzo takie solidne. W środku duże lusterko, ja wszystkie makijaże, które dzisiaj zrobiłam, to właśnie w tym jednym lusterku. 16 cieni, tutaj jest 4, 5... 6, 7, 8, 9 matów, no i 5 błysków. Moim zdaniem, tak jak mówię, zestawienie kolorystyczne bardzo ładnie, ładne. Słuchajcie, ja przygotowałam dzisiaj 5 makijaży. Wszystkie 5 makijaży nakręciłam dzisiaj, także może moje oczy są trochę zaczerwienione, ale to wynika ze zmywania tych makijaży. Także takiego maratonu jeszcze nie zrobiłam. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba i że wszystkie 5 makijaży przypadnie Wam do gustu. Chciałam Wam po prostu pokazać, jak bardzo różnorodna kolorystycznie jest ta paleta i każdy makijaż, który przygotowałam, jest rzeczywiście bardzo inny, bardzo różny od swoich braci i sióstr. Także, nie wiem, 16 cieni, jedna paleta, 5 makijaży, mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba, także zapraszam do oglądania dalej. Mam już położoną bazę na powieki i zacznę od tego tutaj kremowego cienia, jasnego, matowego, takiego beżu albo kremu bym powiedziała. Nałożę go tutaj po prostu wyżej załamania powieki. Ten kolor jest naprawdę bardzo intensywny, to znaczy intensywny w sensie takim, że jest bardzo mocno kryjący. Ten cień jest taki jakby trochę lepki, on by mógłby nawet się nadawać jako baza na całą powiekę. On mi trochę przypomina ten słynny cień z My Secret 505, zdaje się. I on też był właśnie taki bardzo mocno kryjący, taki mocno kremowy. Ja sobie nałożę od razu na jedną i drugą stronę. Nie wiem, czy to widać, ale rozjaśniła się bardzo ta strefa i tak jak mówię, on jest dosyć mocno kryjący. Dobra, mam nadzieję, że się nie zapędzę i będę pamiętać o tym, żeby robić makijaż tylko na jednym oku, bo taki jest plan właśnie na dzisiaj. I ja zacznę od fioletów. I zacznę od tego tutaj. Tutaj mamy dwa, ten jest taki bardziej berry, ten zostawię sobie na inny raz. A dzisiaj, znaczy dzisiaj, w tej chwili zacznę od tego koloru. On się nazywa Lucerne. I ja go będę nakładać tak jakby na całą powiekę. Mówię, mam zamiar zrobić dzisiaj aż 5 makijaży. Mam nadzieję, że moje oczy to przetrwają, bo nigdy jeszcze czegoś takiego nie robiłam. Ale też, żeby zaoszczędzić trochę na czasie, to chcę, żeby te makijaże były takie w miarę proste. Chcę Wam po prostu pokazać zestawienia kolorystyczne, a nie jakieś tam techniki. Nie wiem, czy to widać, ale te cienie są ładnie napigmentowane, natomiast to są takie cienie, które można budować. I ten cień mi się osobiście bardzo podoba, ten fiolet, dlatego że on jest taki chłodny, to jest taki
ciemny wrzos jakby, bardzo fajny fiolet. I jak na fiolet, to się też bardzo ładnie rozciera i się nie robią się takie plamy, bo czasami właśnie te fioletowe cienie mają tendencję do tego, żeby robić takie plamy. Nakładam, jak widzicie, na całą powiekę, ładnie go tutaj rozcieram. Ja pędzel delikatnie otrzepuję, zawsze to robię, to już mówiłam kilka razy wcześniej, że mam już taki nawyk i pędzel zawsze delikatnie otrzepuję. Natomiast te cienie w opakowaniu się trochę pylą. W ogóle nie wiem, czy to będzie widać, ale ja już tutaj zrobiłam takie, chyba tego nie widać, takie wgłębienie trochę w tym cieniu. Ja go dosyć często używam i właśnie go nakładam warstwowo i buduję, bo bardzo mi się podoba ten kolor, ale lubię go tak zintensyfikować. To jest właśnie jeden z tych odcieni fioletu, który ja bardzo lubię. Wezmę teraz mniejszy pędzel i zewnętrzny kącik przyciemnię po prostu czarnym. Czarny nazywa się Nightfall i delikatnie ten zewnętrzny kącik przyciemnię. Mam wrażenie, że ten czarny cień też jest taki bezpieczny. Jak nakładamy go na inny kolor, to on się delikatnie buduje, przyciemnia, ale nie wiem, nie jest taki smolisty jak to czasami. Ale jest ładnie napigmentowany. Nie o to mi chodzi, że on jest słaby, tylko ładnie się rozciera. Nie jest taki czarno-smolisty jak to czasami te czarne cienie są. Dlatego ładnie można sobie właśnie nim przyciemnić zewnętrzny kącik, a jak gdyby nie zmieniając koloru całego makijażu. Teraz on nałożony na ten fiolet i roztarty, to się zrobił taki trochę szary. Oczywiście można by tą czerń budować. Dołożę jeszcze trochę tego fioletu tutaj, rozcierając tą czerń. Ale o taki efekt mi mniej więcej chodziło, po prostu żeby przyciemnić ten zewnętrzny kącik, ale żeby to dalej było we fioletach. Nie chciałam dodawać żadnych brązów ani nic. Mam nadzieję, że to widać. Ładnie się to zblendowało. Nie narobiło żadnych plam i moim zdaniem ten czarny jest naprawdę bardzo fajny. I ja teraz wezmę sobie ten tutaj oczywiście fiolet. W ogóle te wszystkie błyszczące cienie, one takie są troszeczkę jakby duochromowe. I ten również. To jest taki no typowy fioletoróż, ale z jakimś takim srebrnym, srebrno-różowym poblaskiem. Bardzo ładny jest ten kolor i on też, dokładnie, on ma takie srebrne, może nawet trochę niebieskie drobinki. Naprawdę bardzo ładny jest ten cień. I to jest tego typu cień, który daje efekt takiej mokrej powieki. Nie wiem, jak wam to powiedzieć, że po prostu jak się oko przesuwa, to on się inaczej mieni. Ja tutaj widzę takie niebiesko-różowe jakieś mieniące się drobinki. Znaczy w sensie drobinki, nie brokat, ale wiecie, o co mi chodzi, ten duochrom. Bardzo ładny kolor. Efekt takiej po prostu mokrej powieki. Na dolną powiekę znowu położę ten fiolet i znowu ten błyszczący cień również. Także całe oko wyszło takie fioletowe. Mam nadzieję, że to w kamerze widać. Ten poblask, taki błękitno, jakiś srebrny. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda, taki chłodny, wrzosowy kolor. Na dolną linię rzęs położę sobie tylko jeszcze białą kredkę. To jest kredka z Essence. A na wewnętrzny kącik troszeczkę rozświetlacza, dlatego że w tej palecie nie ma takiego typowego, jasnego, szampańskiego czy coś w tym stylu koloru na wewnętrzny kącik, dlatego użyję po prostu paletki tej, no wiecie, z The Balm i tutaj tej pośrodku to jest Cindy Lou. On ma taki różowy kolor i na ten wewnętrzny kącik trochę tego rozświetlacza. I tak będzie wyglądał skończony makijaż. Oczywiście później trochę jeszcze podtuszuję rzęsy, ale samo cieniowanie oka to już by było na tyle. Przyczyszczę sobie szybciutko pędzle i zabieramy się za drugie oko. No dobrze, teraz w załamanie powieki nałożę sobie trochę tego tutaj jasnego beżu, to jest Montreux. Po prostu, żeby mi się łatwiej cień rozcierał. Chociaż mam już tutaj ten jasny beż, ale chcę jeszcze jeden cień, żeby mi się ten następny, który będę kłaść, ładnie rozcierał.
również dosyć ładnie napigmentowany cień, jak na taki jasno cielisty. On jest taki bardziej spadający w róż, bym powiedziała, bo ten drugi beż jasny jest trochę ciemniejszy, bardziej taki brzoskwiniowy, a ten taki bardziej jakby w róż wpadający. No i co? I teraz uderzymy w zielenie. I ja zrobię podobny makijaż, jak tutaj mam, tylko że w zieleniach. Czyli najpierw zaczynam od tego zielonego matu, to jest Mountain po prostu. I będę go również nakładać tak jakby na całą powiekę. Bardzo ładny zielony kolor. To jest taki kaki, bym powiedziała. Chociaż on jest dosyć ciemny. Zawsze mam wrażenie, że na oku wygląda ciemniej niż w opakowaniu. Chociaż może nie wiem. To jest taka kaki zieleń. Moim zdaniem dosyć twarzowa. Wiecie, zielone kolory są takie, wiadomo, nie każdy się z nimi lubi. Nie zawsze one ładnie wyglądają. Zieleni też może być dużo odcieni i trzeba je sobie dobrać do karnacji skóry. Ja się właśnie nie boję takich zgniłych zieleni czy takich butelkowych, ciemnych zieleni. Bardziej mi przerażają te takie trawiasto-zielone, bo one mam wrażenie, że uwidaczniają bardzo sińce pod oczami. Ale te takie kaki to mam wrażenie, że są bardziej bezpieczne. Przynajmniej u mnie to się bardziej sprawdza. Jak na taki zielony, ciemny kolor, on się również bardzo ładnie rozciera. Nie wiem, czy to widać. Tak to wygląda. Nie będę już dokładać tutaj żadnego innego koloru, bo starałam się tak zintensyfikować tą zieleń w tym zewnętrznym kąciku, żeby nie musieć już dokładać tu innego koloru. Trochę poświęciłam czasu na rozblendowanie tego koloru. Wiadomo, to jest taki kolor, na którym trzeba troszeczkę poświęcić czasu, żeby to ładnie rozblendować. Ale jak widzicie, ładnie się samym jednym kolorem mogłam wycieniować całe oko i zintensyfikować kolor tutaj w zewnętrznym kąciku i ładnie go rozetrzeć do chmurki. Także to jest taka kaki zieleń, troszeczkę taka szarawa. No i ja oczywiście na środek powieki nałożę teraz tą błyszczącą zieleń Mount Rigi. Czy to jest jakaś góra w Alpach? Nakładam oczywiście palcem. No i ta zieleń to już jest takie coś pięknego. To jest taka oliwka, bym powiedziała. Przepiękny jest ten zielony kolor. Mam wrażenie, że ten błysk będzie widoczny na kamerze, bo w podglądzie tego nie widzę, ale no jest przepiękny ten zielony kolor. To jest taka typowa właśnie oliwka. Na dolną powiekę nałożę tutaj ten ciemny brąz. Nie chcę na dolną powiekę kłaść zielonego, bo to u mnie się nigdy po prostu nie sprawdza. I tutaj jest jeszcze taki jasny, błyszczący cień. Tego będę też używać w innym makijażu, ale teraz go nałożę tutaj. To są takie kolory, bym powiedziała, pieczarkowe. I właściwie ten makijaż jest już skończony. Ja sobie teraz zewnętrzny kącik, jeden i drugi, wyczyszczę też tym tutaj jasnym beżem, bo chcę Wam pokazać, jaką on ma moc krycia, ten cień, że on potrafi tutaj... Zobaczcie, jakie to jest kryjące. Nie wiem, czy to będzie widać. Naprawdę jest mocno intensywny, taki mocno kryjący ten jasny kolor. Prawie jak korektor mi tutaj kryje te cienie. Dobrze, ja sobie nałożę znowuż jasną kredkę w linię rzęs, na dolną linię wodną. Wytuszuję delikatnie rzęsy i pokażę Wam skończone makijaże. Tak wyglądają skończone makijaże. Tutaj mamy, nie wiem, Alpy latem, a tutaj mamy Alpy wiosną. Jeden i drugi makijaż mi się podoba, mam nadzieję, że to będzie widać na kamerze. Tutaj mamy ten fiolet i ten błysk taki delikatnie wpadający w jakieś srebro i niebieskie. I tutaj mamy tą oliwkę z tym kaki zielonym, również moim zdaniem kolory bardzo efektowne. Także, no tak, teraz ja sobie zmyję oczy i pokażę Wam kolejne dwa makijaże. Dobra, makijaż zmyty, może gdzieś tam jeszcze jakieś resztki zostały, ale to już nieważne. Bazę na oczy, na powieki też nałożyłam. I zabieram się za kolejne dwa makijaże. I znowu zrobię ten sam myk, czyli zacznę od tego matowego tutaj kremowego cienia. Położę go sobie od razu na jedną i na drugą stronę. I znowu kolejny prosty makijaż, tym razem to będą oczywiście pomarańcze, czyli zacznę tutaj od tego. Chociaż może najpierw jeszcze w załamanie powieki nałożę ten tutaj trochę taki ciemniejszy z kolei beż, fondue,
fondue. I on jest taki bardziej, tamten co poprzednio nakładałam był taki bardziej w róż wpadający, a ten jest taki bardziej w brzoskwinie wpadający. Bardzo pomocny cień, widoczny na powiece, ale nie takie jest jego zadanie. Chodzi o to, żeby ułatwić tutaj rozcieranie po prostu. No i teraz właśnie zabieram się za ten pomarańcz, to jest, się nazywa Materorn. Bardzo ładny pomarańcz, taki słoneczny bym powiedziała. Nie wiem, taki wesoły kolor, wiecie o co mi chodzi, taki słoneczny. On nie jest jakiś taki tak zabójczo napigmentowany. Zależy oczywiście, jaki efekt chcemy uzyskać, bo możemy go położyć w załamanie powieki i potem na przykład nałożyć jakiś brąz czy coś, jeżeli chcemy mieć tylko taki delikatny efekt. A ja go będę teraz budować tutaj, bo chcę, żeby ten pomarańcz był taki rzeczywiście intensywny. Także nakładam go kilkukrotnie. Mam wrażenie, że z tych wszystkich cieni on jest jednak w porównaniu do innych, na przykład do tego fioletu czy tej zieleni, to jego muszę jak gdyby bardziej budować, chociaż on się ładnie rozciera i właściwie od pierwszego pociągnięcia pędzlem on już jest widoczny na powiece, ale jeżeli chcę uzyskać taki intensywny pomarańcz, to jednak go tutaj lubię kilkukrotnie dołożyć. I właściwie to już tyle, ładnie się roztarł, mam wrażenie, że jest intensywny. Ładnie się tutaj roztarł do chmurki. Naprawdę bardzo fajnie się rozcierają te cienie. One są takie znowu właśnie fajne dla początkujących. I teraz ten brąz, nazywa się to czoklet po prostu. Chociaż ja nie uważam, żeby to był kolor czekolady. Ten brąz, on oczywiście teraz ja go nakładam na inny kolor, więc to też inaczej będzie wyglądać, ale on jest taki znowu trochę jakby zgniło brudny, taki bardziej w kaki wpadający. To nie jest taki typowy, ciepły, czekoladowy brąz, tylko coś takiego bardziej chłodnego, z takimi jakimiś szarawymi podtonami. Chyba mi oko zaczyna łzawić. Mam nadzieję, że uda mi się projekt 5 makijaży jednego dnia doprowadzić do końca. Ale jak mi zacznie mocno oko łzawić, to już z makijażu nic nie wyjdzie, bo nic nie będę mogła tu rozetrzeć. No ale może się uda. Ten brąz ładnie się komponuje czystym pomarańczem. Właściwie ten brąz się ze wszystkimi kolorami w tej palecie ładnie komponuje. Ale mówię, to nie jest taka typowa czekolada. Dla mnie to jest bardziej taki szarawy, chłodny brąz. Coś takiego kaki właśnie. I tak to wygląda. Myślę, że na tym już poprzestanę. Celowo wam pokazuję już trzeci makijaż wykonany tą samą techniką. Tą techniką, o której też mówiłam przy okazji innego filmu, właśnie o takim prostym konturowaniu opadającej powieki. Żeby wam pokazać, że tą techniką można zrobić praktycznie każdy kolorowy makijaż i moim zdaniem jest to prosta technika i ładnie wygląda. No nie wiem, ładnie się skomponował ten brąz z tym pomarańczem. No i teraz ja na całą środkową powiekę nałożę tutaj ten kolor. To się nazywa Geneva. Czy Genewa, czy Geneva. I to jest taki, jakby wam to powiedzieć, ani to nie jest brzoskwinia, ani to nie jest złoto, ani to nie jest pomarańcz, coś pomiędzy, ale bliżej mu do takiej złotej brzoskwini bym powiedziała. Właśnie bardzo lubię ten kolor łączyć z pomarańczem, moim zdaniem on najładniej wygląda właśnie w takiej kompozycji, z pomarańczem albo z brązem. I on jest w swoim wykończeniu podobny do tego fioletu, którego używałam poprzednim razem. Też daje efekt takiej mokrej powieki i to jest taki duochrom, bo właśnie w zależności jak spojrzymy na to oko, czasami on jest bardziej złoty, a czasami on jest bardziej taki brzoskwiniowy. I również jak widzicie, jest te błyszczące cienie są kryjące, bo ja je nakładam co prawda palcem, ale bez żadnych tam dodatkowych baz. I naprawdę bardzo ładnie się rozmieszczają, że tak powiem, na tej powiece. Ładnie się łączą z innymi cieniami. Nałożę go też odrobinę tutaj na wewnętrzny kącik. Także taki praktycznie monochromatyczny makijaż. I to samo wszystko zrobię na dolnej powiece, czyli to znaczy na dolnej powiece nałożę ten ciemny brąz. I znowu dołożę tego właśnie błyszczącego tutaj bardziej na środek. I od razu wykończę ten zewnętrzny kącik, tutaj znowu tym jasnym cieniem,
który po prostu może robić za bazę albo za korektor. I tak właściwie będzie wyglądał skończony makijaż. Moim zdaniem prosty, kolorowy, aczkolwiek stonowany i taki moim zdaniem dzienny makijaż. Dobrze, no i teraz drugie oko. Tutaj chcę zrobić coś bardziej może odważnego, wieczorowego, nie wiem jak to nazwać, i zrobię ten makijaż z taśmą. Z taśmą w sensie będę tutaj sobie robić taką kształtkę. Dlatego, że chcę użyć koloru, który mnie zawsze przeraża i którego się zawsze niezmiennie boję, a mianowicie niebieskiego. Dla mnie to jest zawsze kolor najtrudniejszy w makijażu, przynajmniej dla mnie, bo niektórzy się bardzo dobrze czują z niebieskimi i nie sprawiają im jakiegoś tam większego kłopotu, a dla mnie niebieski to jest zawsze taki kolor trochę przerażający. No i tutaj właśnie jest taki niebieski. Brisk się nazywa. On ma też trailer, po prostu jakiś drobinek. To jest taki kolor ciemnego nieba, ale on ma w sobie takie drobinki jasnego błękitu i różu, coś w tym stylu. Także nie wiem, no kolor jest bardzo ciekawy. I ja na początku go będę nakładać takim płaskim pędzlem. Ja go będę nakładać na całą powiekę i już wam mówię dlaczego. Ten kolor jest dosyć ciemny i jeżeli ja go nałożę na powiekę tylko jako jakiś tam akcent, to po prostu on nie odda tego swojego piękna. Jego trzeba nałożyć na powiekę dużo, najlepiej na całą powiekę, żeby zobaczyć, jaki on tak naprawdę jest ładny. Tak to wygląda. Słuchajcie, to jest cień, który naprawdę robi wrażenie, bo on jest taki miękki, masełkowaty i to jest taki żuczek typowo. Ja nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale on się mieni na więcej niż... On się mieni na taki niebieski, czasami na fiolet, czasami na róż. Typowy duochrom, taki właśnie żuczkowaty. Odważny kolor na specjalne okazje, robiący naprawdę wrażenie. Naprawdę bardzo ładny jest. No mówię, dla mnie to też nie jest taki kolor, który ja noszę na co dzień, ale i tak uważam, że jest bardzo ładny. Wezmę sobie teraz taki mniejszy pędzel i ja będę ten kolor rozcierać tutaj tym berry takim. To jest też taki fiolet, on się nazywa jodel, ale on jest inny niż ten fiolet, który używałam na początku, bo ten jest taki bardziej wrzosowy, a ten to jest taki typowy berry, troszeczkę wpadający w róż. I ja będę ten niebieski po prostu tutaj od góry wykańczać tym fioletem. To, co w tej chwili robię, to jest pełna improwizacja. Jeszcze czegoś takiego nie próbowałam. To znaczy, używałam już niebieskiego z tej palety, ale zrobiłam go właśnie w kompozycji tak standardowo z brązem i mam wrażenie, że nie wydobyłam z tego koloru tego, co się da z niego wydobyć. Troszeczkę roztarłam ten niebieski, ten berry i teraz wrócę do tego tutaj beżu takiego fondę, co używam też na drugim oku i już takim większym pędzlem już samą tylko tą górę tutaj chcę wykończyć. Pomimo intensywnych kolorów to cieniowanie wyszło naprawdę bardzo ładnie, nie ma żadnych takich odciętych, jakichś dziwnych granic. No dobra, zdejmę tą taśmę i zobaczę, co mi tu wyszło. No wyszło bardzo dobrze. Jestem z siebie dumna. Słuchajcie, na wewnętrzny kącik użyję tutaj tego srebra. To jest takie, no, typowe srebro. Glacier Express. Ja go położę tutaj na wewnętrzny kącik. To jest takie srebro z, no wiecie, z szarością. Ładnie się komponuje, czy to z fioletem, czy to z niebieskim. Ale on ma taką szarą bazę, dlatego nie do końca nadaje się tutaj już na ten sam wewnętrzny kącik, bo będzie zostawiał taką szarą bazę. Ale tutaj do tej wewnętrznej części powieki się nadaje. Słuchajcie, na dolną powiekę nałożę sobie po prostu ten berry, którym rozcierałam ten niebieski. Tak to wygląda. Makijaż oczywiście bardzo mocno intensywny, szczególnie w porównaniu do tego nudziaka z drugiej strony, ale moim zdaniem bardzo ładny.
Makijaże skończone, delikatnie wytuszowałam rzęsy. Wiem, że różnica jest spora, ale moim zdaniem jeden i drugi jest bardzo ładny. Jeden jest taki typowy nudziak na co dzień, a drugi no to jest typowo taki makijaż wieczorowy. Ale naprawdę moim zdaniem, jeśli chodzi o ten ciemny makijaż, to mam wrażenie, że on wyszedł bardzo ładnie, pomimo że ten niebieski, tak jak mówię, no to jest taki kolor dosyć odważny, intensywny, wiadomo, nie na co dzień, ale mimo wszystko da się go ograć i potrafi wyglądać na oku naprawdę bardzo ładnie. Postaram się zrobić takie delikatne zbliżenie. Gdzieś tam mam tu porozmazywane, bo to są pozostałości po tych poprzednich makijażach, ale mam nadzieję, że to będzie widać. Chodzi mi, żeby pokazać Wam, jak te kolory są takie dwuwymiarowe, co się moim zdaniem nieczęsto zdarza, że one się tak mienią na różne kolory, zarówno ten niebieski, jak i ten tutaj brzoskwiniowy, że to jest taki ni to złoto, ni to brzoskwinia. No nie wiem, moim zdaniem jak na cienie za tak niewielkie pieniądze, to one naprawdę dają naprawdę bardzo ładny efekt na oczach. Dobrze, ja sobie teraz zmyję znowu te dwa makijaże i wykonam już piąty, ostatni już na obu dwóch oczach i będziemy już kończyć tą zabawę, dopóki mi oczy całe nie wypłyną. Oczy zmyte po raz drugi, korektor dołożony po raz trzeci. No ale wszystko jakoś tam się w miarę trzyma. Gdzieś tam może jakieś resztki tuszu zostały, to już jest nieważne. Ostatni makijaż, piąty, tym razem już na obu oczach ten sam. I będę zaczynać znowu od tego matowego beżu. Podoba mi się ten cień też dlatego, że on mi tutaj przykrywa te przebarwienia. Ja mam tutaj takie przebarwienia, wiecie, melazmy tutaj pod brwiami, które mnie strasznie denerwują, bo to za każdym razem wygląda tak, jakbym miała tam źle roztarty cień. A ten cień jest tak mocno napigmentowany, że on mi tutaj bardzo ładnie tą strefę ujednolica. No a przy okazji też właśnie pomaga w blendowaniu. Będę nakładać znowu ten tutaj pierwszy, taki jaśniejszy beż Montro. Delikatnie też załamanie powieki, żeby mi się ładnie tutaj później cień rozcierał. Ten cień dokładam tak właściwie symbolicznie, bo on jest mało widoczny, chociaż on też delikatnie rozjaśnia tutaj tą strefę. On w taki delikatny, jakby chłodny róż wpada. Trochę się pylą te cienie w opakowaniu, chyba już to mówiłam. Dlatego no ważne jest to otrzepywanie pędzla. Ja to i tak robię, ale mówię. One są raczej z tych takich suchych, te cienie. Mam na myśli oczywiście maty. Ale przez to, że są suche, one się delikatnie pylą w opakowaniu, ale też przez to one się bardzo łatwo rozcierają, bo one się, wiecie, tak nie przyklejają mocno w jednym miejscu, tylko się ładnie rozcierają. No i teraz będę nakładać ostatni cień z tej palety, którego Wam jeszcze nie pokazałam, właśnie dwóch to jeszcze właśnie nie pokazywałam. Tutaj jest taki kolor, nazywa się Slope. I to jest też kolor trudny do określenia. On tutaj w opakowaniu wygląda na taki typowy kaki, wiecie, coś pomiędzy zgniłą zielenią a brązem. Natomiast kiedy nakłada się go na powiekę, to dla mnie to jest właściwie taki szary, brudno-szary, taki, nie wiem, błotnisty trochę jakby kolor. Może też zależy, jak bardzo się go rozetrze i w jakiej koncentracji się ten kolor nałoży, ale może rzeczywiście no teraz bardziej przypomina taki zielonkawy kaki kolor. Ale bardziej w tym kierunku takiej jakby szarości. Bardzo ciekawy kolor. Nie mam jeszcze takiego koloru w swojej kolekcji. Kolor, który będzie się ładnie będzie zastępował po prostu szarość w makijażach i moim zdaniem to jest taki kolor, który będzie się ładnie komponował z wszelkiego rodzaju brzoskwiniami i też z takimi chłodnymi różami. Nie wiem, czy to widzicie już po raz kolejny, właśnie bardzo się łatwo rozcierają te cienie. Może właśnie dlatego, że one są takie suche. One delikatnie jakby tracą pigmentację podczas rozcierania. Chociaż nie wiem. Jest on i tak mocno widoczny na tym oku. Ale mówię, dla mnie pierwsze, co mi uderzyło właśnie pracując z tymi matami, to, że są suche, ale że się łatwo rozblendowują. Łatwo się rozcierają do takiej chmurki. Jedynie ten właśnie
pierwszy kremowy cień matowy, on nie jest taki suchy, on jest bardziej taki lepki. Przez to on jest taki właśnie kryjący. I też te cienie, bez względu na to, z którym cieniem pracujemy, one się rozcierają równomiernie, nie zostawiają żadnych takich placków. Cienie ładnie roztarte, praktycznie do chmurki tutaj u góry, także już nic poprawiać nie trzeba. Starałam się ten cień jak najbardziej skoncentrować w tych zewnętrznych kącikach, ale to już jest najwięcej, co można z tego cienia wyciągnąć. Dlatego ja w tym zewnętrznym kąciku jeszcze raz dołożę trochę tej czerni. I ona w połączeniu z tym cieniem, z tym kolorem jest rzeczywiście czarna. Jak ją kładłam wtedy na ten fiolet, to mi się robiła taka bardziej szarawa. Mówię, ta czerni nie jest taka smolista. To jest raczej taki właśnie typowy kolor do tego, żeby delikatnie sobie zewnętrzny kącik przyciemnić. Ale to nie jest taki czarny. Dla mnie to jest osobiście plus, bo to jest dla mnie ta czerni jest taka bardziej bezpieczna. Czasami w niektórych paletach te czarne cienie są takie, że ja w ogóle po nie sięgam, bo no nie umiem pracować z tak mocno smolistym, mocno napigmentowanym cieniem. A tutaj ta czerni jest taka, wiecie co, przyjazna, nie wiem jak to powiedzieć, ale bardzo ładnie się łączy, ładnie się rozciera, nie jest taka problematyczna. Dobrze, no i tak wygląda mniej więcej to cieniowanie i ja teraz sobie na środkową część powieki nałożę cienia, którego jeszcze Wam nie pokazywałam i to są Alps, tutaj jest ten cień. To jest również cień, uważam, bardzo unikatowy i jest ciężki mi do określenia, bo może tutaj wygląda jak srebrny, ale to srebro nie jest. Bo tutaj ten cień to jest takie typowe szare srebro, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Ten natomiast cień to jest coś, co jest mi ciężko opisać i jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jest pieczarka. To jest taki kolor, który nie jest ani do końca srebrem, ani do końca beżem, ani różem. Jakiś taki zgniły fiolet w zależności. I on też się delikatnie mieni. Właśnie wiecie, jak pieczarka ma taki kolor, ni to szary, ni to beżowy, ni to sino-fioletowy. I on dokładnie tak się właśnie zachowuje. Chłodny. W ogóle widzieliście coś, co robiłam na tym oku? Chłodny kolor. Taki też właśnie wielowymiarowy. Trudny do opisania. Bardzo ciekawie wyglądający. W ogóle te błyszczące cienie są, uważam, świetne. Są takie kryjące, mocno napigmentowane. Ładnie się trzymają. I właśnie one są takie wielowymiarowe. Ten sam cień nałożę sobie też jeszcze wewnętrzny kącik. Chociaż on też ma taką dosyć ciemną bazę. Teraz sobie poprawię znowu te zewnętrzne kąciki, znowu tym jasnym cieniem. Przez to, że on jest taki jasny, to odcięcie tutaj jest takie intensywne, ale mi się to podoba, bo jeszcze bardziej tak podkreśla, jakby podnosi delikatnie to oko. Teraz, żeby trochę rozweselić ten makijaż i żeby on nie był jednak taki bardzo chłodny i nie wiem, czy do końca pasuje do mnie, to na dole nałożę ten jodel, czyli ten taki tutaj berry fiolet i poprawię go tym błyszczącym fioletem. Również mocno jest napigmentowany ten berry. Wystarczy delikatnie dotknąć pędzlem i myślę, że to było dobre posunięcie z tym fioletem, bo przez to wszystko nie jest aż takie bardzo mocno szare. Nie wiem, mi się podoba taki makijaż. Ostatnio szukam takich chłodnych cieni, nie wiem. Na pewno zauważyliście, że ostatnio się robi znowu moda na chłodne cienie. Był boom na ciepłe, teraz wszyscy szukają chłodnych. I coś w tym jest, bo coś to się po prostu tak przejadło. Oczy mam trochę zaczerwienione od tego zmywania, ale ogólnie makijaż wyszedł ładnie. Jest taki po prostu chłodny, również bym powiedziała taki bardziej może wyjściowy, bo to taki... No nie wiem, nie jest to taki typowy może dzienniak, ale bo uważam, że interesujący. Ja sobie położę teraz cielistą kredkę, wytuszuję rzęsy i jeszcze Wam pokażę na końcu skończony makijaż. Tak wygląda skończony makijaż. Może trochę przybliżę. Również ładnie się błyszczy ten kolor, tak jak mówię, taki pieczarkowy, chłodny. Ogólnie cały makijaż taki chłodny wyszedł, ale mi się wydaje, że bardzo elegancki. Tak więc tak prezentuje się moich 5 makijaży. Koniecznie dajcie mi znać, który podobał Wam się najbardziej, a może wszystkie Wam się podobały. Słuchajcie, ja uważam, że paleta jest naprawdę genialna, dlatego że biorąc pod uwagę jej cenę, to wydaje mi się, że tutaj jakość jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Tak jak widzieliście,
ile tutaj mamy, 16 cieni, a naprawdę możliwości jest wiele. Ja pokazałam tylko 5 makijaży, ale oczywiście one wszystkie były takie dosyć monochromatyczne, te wszystkie kombinacje możemy łączyć, także można się tą paletą tutaj naprawdę bawić. Pomimo tego, że paleta jest stosunkowo kolorowa, to jednak wszystkie te cienie są takie bardzo użytkowe. Mam wrażenie, że praktycznie każdy, no może z pominięciem tego niebieskiego, który dla mnie jest takim cieniem bardziej wyjściowym, ale wszystkie inne cienie, moim zdaniem, one są do użytku dziennego. Pomimo tego, że są kolorowe, to one wszystkie są takie troszeczkę stonowane i nie wiem, bardzo moim zdaniem twarzowe, także paleta mi się wydaje, jeżeli tylko oczywiście lubicie tego typu kolory, to paleta dla każdego. I jeśli chodzi o jakość, to też te błyski naprawdę są bardzo dobre. Uważam, że się bardzo ładnie nakładają, są takie właśnie kremowe, kryjące i mało tego, te kolory wszystkie są takie wielowymiarowe, one wszystkie są takie delikatnie jakby duochromowe. Jeśli chodzi o tematy, to one raczej są takie suche, one się, tak jak mówiłam, pylą w opakowaniu i trzeba ten pędzel osypywać, ale one przez to bardzo ładnie się rozblendowują na oko, praktycznie do chmurki. Ta pigmentacja moim zdaniem też jest taka bardzo przyjazna, to nie jest taka pigmentacja, którą sobie, wiecie, dotykamy pędzel i robimy sobie plamę, tylko raczej to jest taka pigmentacja, którą trzeba sobie delikatnie podbudować, ale to też nie jest znowu coś takiego, że musimy nakładać ten cień 10 tysięcy razy, żeby uzyskać taki kolor, jak chcemy. Nie. Moim zdaniem te cienie, tak jak mówię, są bardzo przyjazne, są takie nie wiem, bardzo, bardzo użytkowe. No i oczywiście cała paleta również, jeśli chodzi o oprawę graficzną i tak dalej, także mi się bardzo podoba. Dla mnie to jest paleta, uważam, bardzo trafiona i nie wiem, jak to się ma do innych palet z BH Cosmetics. Słyszałam, że te wszystkie travel palety są właśnie takiej samej jakości i są bardzo dobre, a te inne to tak, nie wiem, jakoś albo się mało o nich mówi, znaczy słyszałam dużo o tych serii Zodiac, ale tam z kolei one są wszystkie takie nudne kolorystycznie, tylko ta duża paleta jest taka bardziej kolorowa, ale z kolei ona jest za duża, nie wiem, ale dużo dobrego właśnie słyszałam o tej serii Travel, że one wszystkie są właśnie bardzo dobrej jakości, no tylko kwestia tego, czy podoba Wam się zestawienie kolorystyczne. Mi się jeszcze bardzo podoba ta londyńska paleta, ona jest taka właśnie bardziej w takich szarościach, chłodnych kolorach, tam chyba jakiś też jest niebieski czy stalowy i też mi się bardzo podoba ta z Barcelony. Ona też ma taki jakiś akcent tam niebieski, no nie wiem, ładne są wszystkie zresztą te palety, tam jest jedna taka bardzo mocno kolorowa, ta Hanging in Hawaii chyba jest taka bardziej w różach, taka bardzo dzienna paleta, ale tam mi się wydaje, że jest dużo takich bardzo podobnych kolorów. Nie wiem, do mnie najbardziej jeszcze oprócz tej, bo ta mi się najbardziej podobała ze wszystkich, ale jeszcze bardzo do mnie przemawia ta londyńska i ta z Barcelony. Dajcie znać, czy paletę, czy w ogóle z firmą mieliście styczność, czy macie jakiekolwiek kosmetyki z BH Cosmetics. Czy w ogóle widzieliście coś, słyszeliście na ten temat tych podróżnych palet, czy może którąś z tych macie, czy może Was zachęciłam do przetestowania którejś z nich. Ja w każdym razie dziękuję Wam już za oglądanie tego filmu i oczywiście zapraszam do polubienia, zapraszam do komentarzy, do subskrypcji kanału oczywiście i życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!